Sorry, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardo, w specjalnym odcinku, ponieważ w dzisiejszym odcinku dołączyła do nas moja opiekunka, Julia. Generalnie to trafi mi się absolutnie najgorszy pacjent, nie polecam. Nie będę oszukiwał, w moim wieku jest ciężko samemu wyjść z wanny, czy sobie podetrzeć tyłeczek i Julka mi wtedy pomaga. I swoją drogą idealnie się składa, bo Julka jest moją opiekunką łamany na nianią, a my w dzisiejszym odcinku będziemy oglądać program pod nazwą Idealna Niania. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda ten program, bo nie miałam z nim jeszcze styczności i zobaczymy, porównamy sobie, chwila, czy pokrywa się to z rzeczywistością, co? Nie oglądałaś na moim kanale Idealnej Niani? Nie, no ja wszystkie odcinki oglądam, jak to? Wszystkie. Co? Coś mi się pomyliło, wiesz? Coś mi tutaj się nie podoba za bardzo. Oczywiście bez adblocka również. Nie podoba mi się, co tutaj się dzieje. Myślałem, że wszystko oglądasz. Dużo tego wypuszczasz. Prawda, oglądajcie wszystko. Wszystko oglądajcie. Więc generalnie w dzisiejszym odcinku popłyniemy na trendzie tego, że teraz co drugi film na YouTubie polega na tym, że profesjonalny doktor ocenia lekarzy z jakiegoś tam serialu. Profesjonalny inżynier ocenia coś tam. Więc w dzisiejszym odcinku będziemy mieli profesjonalną nianię, która ocenia program Idealna Niania. No, profesjonalną to bym tego nie nazwała. Widzowie muszą myśleć, że profesjonalnie. Dajcie pieniążki, oglądajcie wszystko, łapka w górę i subskrypcja. No i oglądajmy. Zapraszam. Buła, oddawaj tą chusteczkę z smrodzie. Mam na imię Beata. Razem z mężem wychowujemy dwie dziewczynki. Młodsza Amelia, indywidualistka. Najchętniej ubierałaby się tylko w sukienki, ale jak się bawić, to tylko klocki i samochody. Starsza Milenka jest uzdolniona muzycznie. Jakiś ewidentnie wujek nie lubi tej rodziny, dlatego Milence dał na komunię perkusję, żeby zniszczyć życie jej rodzicom. Ja nie dostałam na komunię takich fajnych rzeczy. Generalnie to moje pieniądze z komunii zniknęły. Wszystkim pieniądze zniknęły. A ty nie dostałeś czegoś fajnego czasem? Chyba mi się chwaliłeś. Ja nic nie dostałem. Nie jestem jednym z tych dzieci, które dostawało kłada na komunię, niestety. Nie pamiętam szczerze, co dostałem, ale pieniądze, które oczywiście zniknęły. Bo u mnie to wyglądało tak, że rodzice wtedy brali pieniądze z prezentu na komunię i mówili, że te pieniądze pokryją koszty komunii i imprezy samej. Tak, u mnie też tak było. Wydaje mi się, że te koszty wcale takie duże nie były. Oprócz tego lubi tańczyć, śpiewać i bardzo ją ciągnie do tego, żeby być sławną. Z Wojtkiem od 11 lat jesteśmy małżeństwem. Wojtek jest czułym, troskliwym, wyrozumiałym i opiekuńczym mężem i ojcem. Ja chciałbym zauważyć, że ten program polega na tym, że tam są ukryte kamery, o których nianie nie wiedzą. Widzisz tą chamską, gigantyczną kamerę na trajpodzie w salonie? Jezus Maria, oni nawet nie próbowali. Nie, ja nic nie widzę. Gdzie ty widzisz jakąś kamerę niby? Znaczy niby zasłonili to kwiatkiem, ale no... Jakim kwiatkiem? Kwiatka też nie widzisz. No. Beata to wspaniała kobieta. Bardzo ją kocham i tworzymy całkiem fajną rodzinę. Co prawda zawsze lubi mieć swoje zdanie, ale... daje mi czasami szansę na demokratyczne decyzje. Szukamy niani. Czy to dziecko ma swój motor? To jedna z tych bogatych rodzin. Stać ich na nianie, więc no tak. Stać ich też na motor dla dziecka najwyraźniej. A kiedy ja dostanę swoją wypłatę? Wjeżdżam do tunelu, sorry. Przerywam, do tunelu wjeżdżam. Szukamy niani, ponieważ ja chciałabym wrócić do pracy na cały etat i potrzebujemy kogoś do pomocy. Niania powinna być ciepła, troskliwa, powinna mieć głowę pełną pomysłów. No i według mnie powinna to być kobieta. To jest w ogóle rzadkość spotkać faceta, który jest nianią. Nianiem. Opiekunem. Nianiem. Opiekunem. Wolę nianiem. Nianiem fajniej brzmi. No za szafkę wlazła. Bułka. Buła, wyłaś. Trudno. Beacie zależy, aby to kobieta została nianią ich córek, dlatego rodzice Milenki i Amelki zaprosili na rozmowę panią Wiesławę. Wow, seksistowskie trochę, gościu. Facet nie może być nianią. No, troszkę tak. Ja bym się idealnie dziećmi zajmował. Często bym je papierosami, urządzał walki w końcu. Na tym polega odpowiedzialność. Ja już miałam pracę, ale... tam było trzech chłopców, tak rozbykranych, że ja już nie mam siły za nim biegać. Ja muszę w tej chwili znaleźć coś spokojniejszego. Jak pani stwierdza, że ona już nie ma siły biegać, to raczej się nianią nie zostaje wtedy. Raczej się już na emeryturę po prostu idzie. No ale w sumie trójka dzieci, no to jest... To więcej niż jedno. Dobrze komentujesz, Julka. Uważaj, bo mi pracę zabierzesz. Dawno bułki nie było. Pokaż bułkę, żeśmy zarobili pieniążki. Jaka słodka bułka, wow! Aż pieniążka chce się wysłać, jej! Wiesz, jaka gruba jest. Ciutka. Pani Wiesławo, proszę powiedzieć parę słów o sobie. Od kiedy przeszłam na emeryturę, opiekuję się dziećmi.
Tylko że ostatnio, wie pan, zajmowałam się chłopakami, trzema. I cały czas oni biegali. I ja za nimi już nie nadążam. Już wie pan, nie te lata. Ale ta pani nie powinna narzekać, jak się zajmowała trzema chłopcami, no to fajnie. Bo jakby na przykład trzema dziewczynkami się zajmowała, to by było ciężej, bo dziewczyny to sama drama. Ale bardzo ciekawie, że na rozmowie o pracę musi o tym wspomnieć i troszkę ponarzekać. Mogłaby przejść to przywołać jako coś, jako taka zaleta, że o, zajmowałam się trzema chłopcami, a nie, że... To nie jest prawdziwe życie, wiesz, to jest tylko program jak coś, dobra? Pamiętaj! A dziewczynki, to myśli pani, że nie biegają? Za moich czasów to one siedziały, a nie biegały. Chłopcy biegali, dziewczynki siedziały i tak powinno zostać. Kiedyś było lepiej. Czytałam, opowiadałam, nawet gotowały, jajka gotowały. Jajka gotowały, no. Paweł na przykład nie umie. Przyznam szczerze, gotować nie potrafię, natomiast pizzę z Uber Eats zamawiam perfekcyjnie. Będzie pani z nią dobrze. Siedziała i gotowała, no super, a poza tym? Nie będę też biegała po pokojach, a zwłaszcza po tych stromych schodach. Wydaje mi się, że mogą jej nie przyjąć. Nie, to jest bardzo proste. To nie ona stara się o pracę, to oni starają się o nią. Dlatego ta kobieta ma swoje wymogi. Powiedziała, że po schodach nie będzie biegać. Ona będzie tutaj pracować, owszem, ale tylko jeżeli będą mieli dziewczynki i jeżeli wybudują jej windę. Ja sobie wybuduję pałac. Nogi panią bolą? Tak, mam chore nogi i kręgosłup mnie boli. Ma pani jeszcze jakieś ułomności? Trochę czasami jest taki, wie pani, taki war na mnie. Uderza, jak to wie pani. Klimakterium. Pani klimakterium? Coś pani spod tych pachów staje. No i co? No i co z tego, że pod pachami coś mam? Ale oto jest czyste, umyte. No i dobrze mówi. Nie wycinaj tego. Wytnij to, Jezus. Nie wycinaj Maria, tego! Wytnij. Ale jak pani nie dosłyszy, to na perkusji wydawa radę. Tak. Nasza córka uczy się grać na perkusji. O Jezu, czy ona nie mogła innego instrumentu wybrać? Na przykład skrzypce. So, Julka, ty jeszcze nie widziałaś w ogóle tego programu, no ale niestety zaraz się okaże, że inni uczestnicy są jeszcze gorsi, więc oni pewnie przyjmą tą kobietę. Z reguły są jeszcze gorsi. Nie żartując, był odcinek, gdzie kobieta była na przykład opanowana przez demona. Inna kobieta z więzienia uciekła. Tak dalej, więc... Ja proponuję, żeby córka zeszła i zagrała nam na perkusji. No, proszę bardzo, dobrze, że mam lewe ucho, nie za sprawne. Milenko! Zagrasz nam coś na perkusji? Tak. Mam cię posłuchać, jak grasz. Ja mam taką reakcję, jak słyszę tykanie zegara w nocy i krople deszczu spadające o ziemię. Też tak masz? Najprzyjemniejszy dźwięk wszechświata. Krople deszczu w środku nocy. To Julka nie lubi. Co? Śmiechu dzieci też nie lubisz, co? Jak się uśmiechają, też nie lubisz, co? Jak ludzie są szczęśliwi, też nie lubisz. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego taki smutny jest ostatnio na filmach, to jest powód właśnie, to jest powód. Plus Julka czasami tak dla żartu przez 5 godzin mnie z wanny nie wyciąga. Mimo że krzyczę, Julka, pomóż mi wyjść z wanny, Julka. To ona się śmieje i nie przychodzi wcale. Dopiero jak się rozpłacze i już zacznie takim histerycznym krzykiem wołać. Dziewczyny są gorsze od chłopców. Przy chłopcach to mnie nogi bolały, a przy dziewczynach to mnie głowa boli. Teraz jak tak pomyślę, to może nie powinniśmy się tak z niej naśmiewać, bo to w końcu jest starsza osoba. Być może rozmowa z nieco młodszą panią Grażyną będzie miała bardziej poważny przebieg. Tak się składa, że jestem bardzo energiczną osobą. Taki człowiek orkiestra. Stąd robię duże rzeczy naraz. Piszę teksty dla portali internetowych, udzielam korepetycji, no i nadal zostaje mi dużo wolnego czasu. To ta pani stoi za tymi artykułami na Onecie pod tytułem TOP 10 GWIAZD, KTÓRE PRZYTYŁO! Nie uwierzysz, jak się zmieniły! Tak, albo czy ta niedziela będzie handlowa? O Jezus Maria! Czy jest coś gorszego od tego, jak próbujesz wyszukać, czy niedziela jest handlowa, po czym dostajesz 5-stronicowy artykuł o historii niedziel niehandlowych? W związku z tym mój pomysł, dlaczego nie spróbować dostać niani?
A moja historia jest taka trochę smutna, dlatego że ja zawsze chciałam zostać skrzypaczką. W ogóle muzyka to jest największa moja pasja w życiu. Miałam okropnego profesora, który podciął mi skrzydła. Generalnie też dobry sposób, od razu na wejściu, gdy szukasz pracy, mówisz osobom, z którymi rozmawiasz, w jaki sposób twoje marzenia zostały zniszczone. Albo o traumach życiowych. Tak wyglądała moja rozmowa o pracę. Dzień dobry, ja nienawidzę dzieci. Mogę pracę? Daj mi sekundkę. Generalnie, nie oszukujmy się, najlepsze pytanie podczas rozmowy o pracę jest takie, dlaczego pani chce dostać tą pracę? No i jaka jest zawsze odpowiedź? Według mnie powinna być zawsze taka sama. Lubię mieć pieniądze i za to sobie jedzenie kupić. A jak już mówimy o pieniądzach, widzowie, dajcie pieniądze, oglądajcie, wysyłajcie wszystkim znajomym. Dla każdą z dziewczyną na filmie, trzeba znajomym podesłać, Zażenowana jesteś mną, jeju. Przestań. Mamy perkusję dla ksylofon, córka się uczy. No, tak, córka się uczy. To fantastycznie, to się bardzo cieszy. Może będę mogła też w tej kwestii trochę pomóc. No i cóż jeszcze robię? Piszę artykuły muzyczne do portali internetowych, udzielam korepetycji z języka polskiego. A skąd w takim razie ten polski? Zawsze lubiłam bardzo dużo czytać, interesowałam się literaturą i to jest tak jakby taki mój drugi konik oprócz muzyki. A jakie zabawy pani na przykład by zaproponowała naszym dzieciom? Prowadziłam zajęcia rytmiczne w przedszkolu, więc mam trochę tych zabaw zostało mi w głowie. Ta kobieta robiła wszystko w swoim życiu. Może ona chce spełnić swoje życie w ten sposób, że odhaczyć każdą pracę świata. I na jej liście zostało tylko bycie nianią jeszcze. Przed chwilą było pytanie, jakie zabawy pani zaproponuje naszym dzieciom? Co ona... Nikt nie zadaje takich pytań. Absolutnie nikt nie zadaje pytań. Jakie zabawy pani proponuje naszym dzieciom? Ja bym od razu... Chowanego? Nie. Ja bym od razu odpowiedział, słyszała pani o takich zabawach weselnych oczepiny? Rozumiem, że pani na dzieci nie krzyczy i nie podnosi ręki. Nie, no raczej są mi to obce metody. Ja krzyczę tylko wtedy, jak biorę górę, jak śpiewam. Wiemy już wszystko. Dziękujemy bardzo. Ja również. Dziękujemy. Odezwiemy się do pani. Było mi również bardzo miło. Czekam wobec tego na telefon. Dziękuję. Do widzenia. Czuję, że im się spodobałam. Szczególnie, że ja mam tyle wspólnego z muzyką, a oni edukują dzieci w tym kierunku. Myślę, że będzie dobrze. I faktycznie było, ponieważ pani Grażyna została zaproszona na dzień próbny z Amelką i Milenką. Kurczę, ona wydaje się naprawdę spoko, ciekawa jestem, to odwali. A nie, to zawsze takie, że one na początku są spoko, po czym właśnie okazuje się, że nie wiem, że opętana przez demona jest, albo że z więzienia uciekła, albo że dzieci porywa, albo że na organy je sprzedaje. Dosłownie już każdy ten scenariusz był w Idealnej Niani. No teraz możemy stawiać dosłownie pieniądze, widzowie, wy też w komentarzach stawiajcie, co będzie nie tak z tą kobietą. Co na co stawiasz, Julka? Jest alkoholiczką. Maybe, baby, maybe. Trzeba to sprawdzić, Julka, no nie? Sprawdzam! Zrób to, wiem, że chcesz, zrób to. A powiedz Ubu dla widzów. Już wiecie, czemu się nim zajmuję, tak? Dzień dobry. Dzień dobry, pani Grażyno. Cześć, ja jestem Grażyna. Jak masz na imię? Milena. A ty? Super. Dobrze, to my wychodzimy, tak za 3 godziny wrócimy. Mniej więcej. Super, proszę się nie martwić, damy dobrze, sobie na pewno radę miłego popołudnia. Buziaka, dziewczynki. Cześć. Cześć, dawaj buziaka. Przypomniałem sobie o tej kamerze rozstawionej w salonie, tej gigantycznej na tripodzie. I że ta niania niby tej kamery nie widzi, to... Jezu! Jezu, ale jaką oni mają fajną tą roślinę, wiesz, ile to lat musi mieć, żeby epiprenum się tak rozwinęło? Co? Mamy tą roślinę w salonie. To dobrze wiedzieć, kamerę też tam mamy? Do zobaczenia. Hołdując zasadzie ograniczonego zaufania, Beata i Wojtek zainstalowali w całym domu ukryte kamery. No dobra, ale czy niania tej gigantycznej przyczepy pod domem też nie zauważyła? W ogóle to powinien być ultimate test na bycie nianią. Jeżeli niania, którą zatrudnisz, nie zauważy wielgachnej kamery w środku twojego salonu, czy choćby wielkiej przyczepy pod twoim domem, to to oznaka, że ta niania raczej nie będzie dobrą nianią, bo jak takich rzeczy nie zauważa, to jak ona ma się dzieckiem zajmować, które jest malutkie? Zgadzasz się? Nie. Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat, gdy go w górę zmiosi, zieleni się świat. A słuchajcie, pokażecie mi teraz domek. Ja tutaj jestem jeszcze taka nowa, nie wiem gdzie co jest. Jak będę chciała iść do kuchni, zrobić wam coś do picia. Zobacz, jaka zadowolona. Nie będzie rozmawiać? Do dobrych rzeczy jest. Nie chcę czekoladka.
Jest czekoladka, ale to później. Jezus Maria, jaki zniszczony piekarnik oblepiony naklejkami. Jak ja miałbym do wyboru piekarnik i dziecko, no to wiadomo, że chyba bym piekarnik wybrał, no nie? Ale są magnesy, jakbyś nie zauważył. Aaa, dobrze dziecko, wróć. Możesz zostać jednak w moim domu. Milenka, zobacz jak pani pokazuje, wszystko opowiada. A uważacie, że taki duży telewizor to jest dobry? Tak. A nie jest dobry. Nie wolno długo telewizji oglądać, bo oczy bolą. Głupoty do głowy przychodzą po tym, jak się takie głupie jakieś filmy ogląda. Trochę no może. Tak, nie oglądają przy tym. No ale z panią, ale z panią nie przyszła rozmawiać telewizji z drugiej strony. Chwila, jak to dzieciom nie wolno puszczać telewizji? Ja zacząłem wyobrażenie, że jak ma się dziecko, to siadasz takie dziecko na kanapie, odpalasz mu Peppa Pig, najlepiej taką playlistę 10-godzinną na YouTubie i wychodzisz z domu i olewasz kompletnie. Ona sobie jakoś tam radzi. Ty się śmiesz, ale są takie playlisty. I składanki 3-godzinowe Cocomelon. I te same piosenki po prostu z różnymi animacjami, one się tak wiercają w głowę. Albo wyobrażasz sobie mieć dziecko, które słucha przez 10 godzin Baby Shark? Ja już znam wszystkie animacje i cały tekst na pamięć. Wow, czy ty jako niania puszczasz dzieciom na telewizorku właśnie takie rzeczy i wychodzisz sobie? Wow, dobrze wiedzieć! Ty idealną nianią nie jesteś! Nie, puszczam na telefonie, bo... A, to jest różnica, tak? Telewizor, który stoi 2 metry od dziecka, zły, ale jak taki ekran, który ma 20 cm od twarzy, to dobry. Dobrze, że kanał La Carte można puszczać i na telewizorze, i na telefonie. Z reklamami! No to jakieś głupie filmy, wideo, są same bajki idiotyczne. Kurde. Nie, no te buty to mogłaby zdjąć, no. A dlaczego pani weszła na kanapę w butach? A dlaczego nie? Mam czyste buty, wytarłam. Co to przeszkadza? Zresztą się wytrze. Ciekawe, kiedy wytrze i kto wytrze. O, jaka fajna. To ja sobie zagram. Coś. No. A ty na skrzypcach miałaś grać, a nie na perkusji. Prawdziwi perkusiści mają... dużo włosów! Czepoka będzie nam to urządzać. Tak, o tak, tak. No już bez przesady, że dzieci zatykają uszy, naprawdę, przecież same na tym grają. Tylu, tylu. Może byś chciała zagrać? Milenka jej pokaże. No co tak nierówno? O Jezus Maria, ja wiem! Ta kobieta zaczyna robić dzieciom whiplash. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Byś teraz biła tą dziewczynkę, która na perkusji gra. Jeszcze pałeczkami najlepiej tymi od perkusji. Żeby zapamiętała ból. To jest beznadziejnie w ogóle, daj spokój, no graj! To nie była niania, tylko jakaś terrorystka, psychopatka. Taką piosenkę wam zaśpiewam i pokażę wam do tego ruch. I zobaczymy, jak wam się to uda. Te dzieci są jej publicznością, ona jest po prostu niedoszłą gwiazdą i tyle. No, spełnia się teraz artystycznie przed tymi dziećmi, tak? No dzieciaki, teraz tańczycie ze mną, tak to robi ekipa. Jakoś tak, nie wiem jak tańczy ekipa nawet. Za stary jestem, mam 26 lat. To nasz ląd, tak to robi ekipa. Poczekajcie, poczekajcie! Muszę odebrać telefon. Telefon? Po co ci telefon? Teraz z dziećmi się zajmujesz. Powinnaś wyłączyć ten telefon. Ale straszny chaos. Bo okaże się zaraz, że ta pani zajmuje się tą dwójką dzieci tutaj stacjonarnie, ale jeszcze zdalnie zajmuje się piątką inną. Ale akurat to, że się czepiają, że odebrała telefon, jest troszkę głupie, bo równie dobrze mogli oni sami dzwonić, tak? W końcu Julka lubi sobie pogadać przez parę godzin przez telefon, bo zajmuje się dzieci. Nie, bo ja mam 2 złote na koncie na telefon. Jutro mam sprawdzian z polskiego. A jak to jutro? I dopiero dzisiaj teraz dzwonisz? Co ty? Zwariowałeś mi się, że ogarnisz ten materiał? No ale proszę pani, ja muszę to zdać, no chociaż nam dwa, no... Dobrze, słuchaj, za chwilę ci wyślę SMS-em adres, to podjedziesz, zobaczymy. U nas? Do nas ma przyjechać? Tuman nie uchnie jeden. Dzień przed sprawdzianem do mnie dzwoni. Ja myślę, że on materiał opanuje. Trzecia w nocy. Mama, bo ja potrzebuję blok plastyczny na jutro na 8. Mamo, bo na jutro potrzebuję wyhodować kryształki. Brzuchy trzeba, mama! Mama! Tak, albo trzeba było notować pogodę przez 7 dni. No, jesteś wreszcie. Dobrze. Co to w ogóle jest za człowiek? Wy sobie możecie usiąść na chwilę, nie wiem, na kanapie i cicho bądźcie. Weźcie sobie jakieś misie, nie wiem, książeczki, nie wiem co. Tylko macie być cicho. W ogóle kto napisał? Ballady, romantyczność. No, kto? Krasicki? To Krasicki, Jezu, gdzie ta linijka jest? Przecież to po prostu się nie da wytrzymać. Skup się, człowieku, skup się. Linijka? Na górę, już. Szybciutko, zbierajcie się. Bierz siostrę na górę. Chodź, Emela.
Odłóż tą linijkę. No zapomniałem, że mam ten sprawdzian i... Zapomniałeś? Ty jesteś tumanem po prostu, baranem. Ale... Jak ty w ogóle możesz przyjechać głowę i zawracać, jak ja mam tutaj zajęcia, jak ty nic nie wiesz? Bawi mnie to, że ta rodzina po prostu siedzi w tym kamperze pod domem i nie reaguje na to, że ta kobieta biega z linijką i terroryzuje im dzieci dosłownie. Ich małe dzieci wywaliła w ogóle na piętro, nie wiadomo co one tam robią, ale nieważne, bo ona swojego syna uczy właśnie do szkoły na sprawdzian. No the fuck? Który moment jest momentem, w którym stwierdzają, dobra, to może przerwiemy to? Kiedy już będą po prostu w drodze do szpitala. O, właśnie, tak. Za każdy twój błąd dostajesz linijko po łapie. Ale ile razy? Nie będzie mi biła. Dobra, co nie będę się biła? Dobra, jesteś facet czy baba? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Co za głupia jakaś idiotka. Inwokacje, początek, już. No, inwokacje. Nie wiem, nie uczyłem się. Co się nie uczyłeś? Inwokacji nie umiesz, pana Tadeusza? Czytałeś? Czytałeś? Nie. Nie? No odmień tu bi. No odmień. Co ty nie odmienisz? Co ty? Muka? Nie no, weź się, tato. Mukę? Muk. Weź się, tato. Weź się, tato. Poczytasz sobie, poczytasz sobie. Zaraz się pouczysz, przypomnisz sobie, kurde, wszystko. Całą swoją wiedzę, zasłuchaj na mnie. Ona jest jakaś nienormalna. Chodź tam, ale... już. Teraz sobie przypomnisz swoją wiedzę. Popi***ło ją, to już jest przegięcie. Idziemy go uratować. Już? Już? Chłopca zamknęła w szafie. Na co ty czekałaś? Nie wiem, myślałam, że będzie coś ciekawszego, bo tak to... Nie jest powód... Jak to ja tak... To jest powód do wyrzucenia z pracy? Musimy poważnie porozmawiać potem, o mój Boże. Czego walisz? Ty tu mam jeden, ty tu mam. Przestań walić! Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje. Halo? Ale coś tam jest? Proszę jest. Mi pomóc! Ale jakim prawem pani go zamknęła? Proszę natychmiast... Normalnym prawem! Co to w ogóle jest? Byłaś, mój uczeń, byłaś! Co to w ogóle jest? To zresztą nieważne. Byłaś! Zabierz swoje rzeczy i idź do domu, chłopcze. Dobrze. I zmień korepetytora, szybko. Tak zrobię. A gdzie są w ogóle dzieci? W pokoju co, nic się nie dzieje! Dzieci to jakieś dzieci? Ja jestem opiekunką! Ale co to są w ogóle za metody? Takie metody jak śladu, jak ktoś nie ma w głowie, to niestety co? Czy ona nie mówiła czasem na początku, że krzyk to nie jest jej sposób na wychowanie? Rozumiem, że pani na dzieci nie krzyczy i nie podnosi ręki. Nie, no raczej są mi to obce metody jak... Ale Julka, przecież ona nie chce wychować tych dzieci. Ona chce na tych dzieciach zarobić i tyle. Czemu ten chłopak w ogóle u nas się znalazł w domu? A temu się znalazł, że chciałam mu pomóc. To wie pani co? My mamy tutaj poukrywane kamery. Pani sobie żartuje. Tak, i ja pani pokażę, jak chyba pani sobie żartuje. Ukryte kamery. W ogóle co to są za... Proszę bardzo. 5, 6, 7, 8, 9... Jakim prawem państwo ją w ogóle nagrywali? Jakim prawem? Co jest śmieszne, oni teraz mówią tej kobiecie o tym, że mają kamery ukryte w całym domu i w ogóle wow, wow, wow. Ale w tej scenie dosłownie jest dwóch operatorów i dwie kamery, które pokazują tych ludzi z dwóch perspektyw. I ona tych operatorów z kamerami też nie widzi? No spójrz sobie, Juleczka. To jest zbliżenie, ta kamera się trzęsie, ktoś tą kamerę trzyma, dwie perspektywy są. Jezu, masz rację. To... Chcesz mi powiedzieć, że to nie jest prawda? No... Ten program oglądam już od, nie wiem, od dwóch lat. Zaczynam dochodzić do wniosku, że to może być fikcja, no tak. Ale kto to ogląda? Po co to komu? Na co to, no nie? Po pierwszym, pełnym wielu wrażeń, dniu próbnym, Beata i Wojtek postanowili kontynuować poszukiwania niani i zaprosili na rozmowę 37-letnią Agnieszkę. Wiele lat pracowałam jako animatorka. Nawet miałam własną firmę organizującą imprezy dla dzieci. Niestety musiałam ją zamknąć, ale nie zrezygnowałam z pracy z dziećmi. Podaje mi ona największą satysfakcję. Ile lat pracuje pani z dziećmi? Z dziećmi pracuję 15 lat. I to powinno im wystarczyć, żeby ją zatrudnić. Żeby zatrudnić? Tak. No, ale nie wiesz, jak pracujesz z dziećmi od 15 lat, no nie? Ale pracuję z dziećmi. Nikt nie ma doświadczenia w tej branży. Zastanawiam się, jak można pracować z dziećmi, co wcale nie daje predyspozycji, kwalifikacji do bycia nianią. Nieważne. Natomiast jako niania 5 lat. A w jakie zabawy by pani się bawiła z dziećmi? No stawiam na zabawy kreatywne, staram się ze sobą przynosić różne rzeczy, żeby to była zabawa kreatywna, a nie takie siedzenie przed komputerem albo telewizorem. Aha, to bardzo fajnie. Ja na przykład raz przynoszę laptopa, raz przynoszę tablet, raz telefon i też jest kreatywnie i różnorodnie. Mam jakieś takie złe wrażenie, że po tym filmie już pracy nie znajdziesz, Julka. Jak to? Jakie stosuje pani metody wychowawcze? Przede wszystkim jestem stanowcza do dzieci. Staram się, żeby mi nie weszły na głowę. A jeśli dochodzi do konfliktu między dziewczynkami, to w jakiś sposób na przykład pani
W jaki sposób pani by rozwiązała takie konflikty? O, na taką sytuację mam zawsze przy sobie rękawice bokserskie. Wtedy po prostu się puszcza Baby Sharka. Baby Sharka, niech walczą. Tak. Szokowany jestem, że jeszcze nie powstało Fame MMA, ale wersja Junior, właśnie dla dzieciaków, że się biły. Boxdel to jest złoty pomysł, dobra, ale pamiętaj, że to jest mój pomysł, więc ja chcę, nie wiem, 20% pieniędzy, 20% moje. Wychodzę z założenia, że powinnam zabrać tą rzecz, o którą walczą dziewczynki, żeby nigdy nie było tak, że jedna ze stron będzie faworyzowana. Dziękujemy za rozmowę. Mamy jeszcze kilka spotkań, ale będziemy w kontakcie. Na pewno się odezwiemy. Dziękuję bardzo i dziękujemy. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Dlaczego wszystkie te kobiety noszą kolorowe chusty? Nie wiem w sumie, nie zauważyłem, tylko ty na takie rzeczy zwracasz uwagę, ale nie? Ale ta chusta jest wyjątkowo ładna. Dlatego zwróciłaś uwagę, bo ci się spodobała, no. Mam mieszane uczucia. Rodzice nie dali po sobie poznać, czy wypadłam dobrze, czy nie. Czas pokaże. Mam doświadczenie w opiece nad dziećmi. Jak to dziwnie zabrzmiało. Podchodź do kamery. Jestem młoda! Ale to tak naprawdę nie ma aż takiego znaczenia, szczerze mówiąc. Może nawet teraz jest trochę lepiej, kiedy to są młode osoby, bo mają inne podejście do dzieciaków. Znaczy wiadomo. No tak, może rzeczywiście. Może się okazać, że ona po prostu na telefonie będzie siedzieć i zaprosi koleżanki. Idealnie! Na tej pracy. Sassy! Ciebie tak od razu mówić o jakichś tam wymaganiach. Jakie możesz mieć dziewczyno wymagania? Ja wymagam na przykład pieniądze. Tak, to z reguły w pracy się tego wymaga, tak. Pani Moniko, proszę nam opowiedzieć kilka zdań o sobie. Mam 22 lata, od 5 lat jestem nianią. Studiowałam weterynarię, aczkolwiek zrezygnowałam. Zwierzętami nie można mieć kontroli. Kontroli? Co pani ma na myśli? Po prostu zwierzęta są nieobliczalne. Dzieci można nauczyć chodzić jak w szwajcarskim zegarku. A jakieś metody może nam pani przedstawić? Tak, proszę pani, mam dwie metody. Jedna i druga. O nie, to jest najgorszy typ osoby, taka perfekcjonistka po prostu. O Jezu, jest straszne. To nie będzie dobra niania. Mają państwo jakiś plan dnia? Jako taki ogólny mamy, natomiast co pani ma na myśli? Ale to jest bardzo źle. Dzieci potrzebują mieć tradycyjny plan dnia. O tej jedzą śniadanie, o tej idą do szkoły, o tej mają zajęcia dodatkowe. Na jakie zajęcia dodatkowe chodzą państwa dzieci? Starsza córka gra na perkusji, w szkole chodzi na zajęcia teatralne. A języki obce? Angielski ma w szkole. A jakiś dodatkowy? Niemiecki, rosyjski, francuski? Ona ma dopiero 7 lat. Jeszcze ma czas na języki. Wow! W wieku 7 lat to ona powinna zdać wszystkie wymienione przeze mnie języki. I to perfekt. C1 poziom co najmniej. Ciekawa jestem, ile języków ona zna, szczerze. Spytaj się lepiej, ile nie zna, bo raczej większość zna. No. Ja mam teraz 22 lata, do teraz rodzicom wypominam, że mnie nie uczyli kilku języków. Ja jak byłam mała, chciałam bardzo grać na pianinie, ale rodzice mnie zapisali na taniec ludowy. Blisko byli, byli blisko, no pianino, taniec ludowy, prawie to samo. No, taki, no słowiański taki taniec, krakowski typowy. Zakładam, że jesteś wdzięczna rodzicom za to. Tak, pamiętam jak wtorki to były najgorsze dni w tygodniu. Państwo też wybrali tragiczne miejsce do mieszkania. Dlaczego tak daleko od miasta? Proszę państwa, w ogóle, jaki tu jest burdel w tym domu, no! Ja jak przychodzę do miejsca pracy, pierwsze co robię, to otwieram lodówkę. I zabieram wnętrze i wychodzę. Tak, mam swoją przynośną mini lodóweczkę, pakuję wszystko i biorę pod pachę i wychodzę. I w domu testuję jedzenie. Jak jest dobre, no to powiedzmy, że zaspokoją moje wymagania. Ale kto tu zadaje pytania? Przepraszam? Tak. My czy pani? Dobrze, proszę państwa, nie przeciągajmy tego. Pozwólcie, że zrobimy mały test. Test? Test lodówki. Co jest? Zgadłam! Boże! Po lodówce poznam państwa. Możemy iść przejść do kuchni? Dobrze, to chodźmy. Porozmawiajmy z lodówką. Idziemy, tak. No i teraz się wszystko okaże. No, czekamy. Co to ma być? Lodówka? Wiedzą państwo, co oznacza ta cyferka? Co to ma być, proszę państwa? Gdzie tu są trufle? Trufli nie widzę, państwo biegli są jacyś? Nie, ja myślę, że się przyczepi o, nie wiem... Kobiety nie są zabawne, po prostu kobiety...
Jak ja kocham być mężczyzną. Paweł, wiesz co oznacza ta cyferka na jajku? Ta cyferka na jajku? Nie wiem. Wiek kury, gdy zniosła to jajko. Wiesz, że może być zero. To była bardzo młoda kura w takim razie. Chów klatkowy! Kury są faszerowane! Sama chemia! Państwo to jedzą! Jeszcze może państwo tego nie myją! Sama chemia kolejna! Mleko to tylko od krowy! To jest niezdrowe! Ale jak miło, że ta rodzina zakleiła logo łaciate! Bo to jest mleko od kartonu, a nie od krowy. Nie, tak, że karton jest mleko od krowy. Ja tutaj żadnej krowy nie widzę rzeczywiście. Karton widzę za to, no to chyba mleko z kartonu. To jest po prostu woda z domieszką gipsu. Kreny szkolnej. Niby tacy on, a gówno wiedzą, tylko swoje dzieci trują. Ja tu pracować nie będę. Co za bezczelna gówniara. Przyszła, zaczęła wytykać tam błędy, zrobiła test lodówki, no ręce opadają. Oby ręce nie opadały podczas dnia próbnego, na który zaproszona została pani Agnieszka. Zaskoczyli mnie, zadzwonili, zaprosili na dzień próbny. Jestem mega przygotowana. Mam worek pełen niespodzianek. Myślę, że będziemy się dzisiaj super bawili z dziećmi. Jezus, jakie ogromną ma tą torbę. Co ona tam wzięła? Cały plac zabaw? Piaskownicę po prostu poskładaną? No właśnie, piachu nasypała i powiedziała, że to jest piaskownica. Bawcie się, dzieci. Ukryte w domu kamery już raz idealnie wykonały swoje zadanie, dlatego i tym razem Beata i Wojtek postanowili wykorzystać tę nowoczesną technologię. Bez mózgu! Tak, dynia bez mózgu. I teraz co? Oczka, każda ma pisaczek. Super, że tak podeszła do sprawy. Dziewczyny będą rysowały, wycinały. Milenko, ale ty jesteś mega zdolna. Widzisz, jak ja się tutaj męczę, nie umiem oczu ładnie zrobić, a ty ślicznie wszystko zrobiłaś. No, na szybko i takim nożem to super. Jeszcze mi się przypomniało, że coś tu dla was przygotowałam. I wyciąga nóż. Ona już wyciągnęła nóż, jakbyś nie zauważył. A, to maczetę teraz, baseballa. Baba z Krakowa. Nunczaki. To moja! O, jeszcze ma jakieś maski. Zobacz, dla nich, super! Zobacz, ona powycinała maski, no super. A, jeszcze coś mam. Co to jest? Ja lubię się bać, a wy? O Jezu, ona będzie im horrory puszczać. Przepraszam bardzo, puszczanie horrorów dzieciom to nie jest nic złego. Jak ja byłem mały, dorwałem się do kaset VHS mojego taty. Ja miał całą kwadrylogię horroru Alien na kasetach VHS. Obejrzałem ją całą, gdy miałem 6 lat. Patrzcie, jak jestem normalny teraz. Mi tata Terminatora puszczał. Jej. Nie widzę, żeby to było strasznie. A teraz sobie powróżymy z wosku. Zodiakary. Nie. Zodiakara. Ona z wosku chce tylko wróżyć, tak? To jest wosk. Zaraz zobaczysz, że wyjmie tarota. Jak ona chce tylko z wosku wróżyć, to nie jest zodiakara, to jest woskara. Nie wymyślaj już nowych słów, Paweł. Woskary, jak ja ich nienawidzę! Wróżyłyście już kiedyś z wosku? Nie. No, wiecie co? Wiesz, pani ma taki trochę miszmasz, ale dobra, no okej, okay, no. Komu wróżę? Której najpierw? Mi. Dobrze. Której wróżymy najpierw? Tobie? Dobrze. Masz tydzień życia jeszcze. No tutaj nam różne takie rzeczy powychodzą, jakieś kształty, coś tam. Wiesz, dla nich. Zobaczymy, co sobie wywróżą. No tak. To okulary teraz przypomina. A to dla ciebie wróżba, to ty będziesz nosiła. Jezu, jaką oni mają fajną tą lodówkę. Dwudrzwiową. My mamy w domu tylko jedno drzwiową lodówkę. Nie będziemy kuwać dwudrzwiowej lodówki, nie ma opcji. Ja tu widzę jakiegoś strasznego potwora w okularach. Zobacz, na środku ma takie dziwne oczy. Coś wiesz, coś za bardzo je straszy. Cały czas potwór straszy. To jest, słuchajcie, diabeł. Jaki diabeł? No to, wiesz, teraz to okulary, nie. Potwór, diabeł. Bo ja tu, słuchajcie, przyuważyłam, że wy macie kominek. Więc zapalimy w kominku. W kominku to pani nie rozpala, bo nie ma takiej potrzeby. No duchy będą w nocy przychodziły do was. Jest duch, tu jest duch. I będą, o czekajcie, nawet słuchajcie, tutaj duchy. Ten kominek. Nawet są duchy. O kurczę. Coś tam się wydarzyło. Kurczę.
A co ja narobiłam? Przecież mnie zwolnił zaraz. Ale wydaje mi się, że ten moment to był taki najbardziej nieudawany moment w całym serialu, że nianie rzeczywiście mogą mieć takie sytuacje, że coś zepsuje, ma takie ale mnie zwolnił. No. Ja też tak miałam. Opowiedz, słuchamy. Nie mogę opowiedzieć, bo już mnie do pracy nie przyjmą. Jak Julka niechcący jedno z dzieci upuściła. Oj! Nie. O kurde, ale mnie zwolnił. Nie, no dobra, mogę tam powiedzieć. Po prostu dziecko, którym się zajmowałam, bardzo lubiło się bawić chowanego i raz się tak schowała, że chciałam już dzwonić po odpowiednie służby. Nie, to norma, każda. Tak myślałam, miał. Kurczę, będzie pozew czy więzienie od rodziców? Why not both? Mamy tutaj pirata. A które wy lubicie zakładać? A dla mnie też coś się znajdzie? Pani niech się boi, jak ja ją, wiesz, jak ja ją poza panele policzę. Ja będę prawdziwą wiedźmą, ha! A ja mam fotelki pirata, jeszcze to, i że... uwielbiam takie małe dziewczynki jak wy, ha! Ale po prostu tutaj to się przebrała rewelacyjnie. Ja jestem piratem, a hej! Widzicie? No zabawa, ale wiesz, no znowu jest zabawa w straszenie. O ile ta kobieta się fajnie zajmuje tymi dziećmi i tam nie nudzą się, to ci rodzice będą mieli potem przerąbane, bo tych dziewczynek nie uśpią. Będą się bały spać, tak hardkorowo będą się bały spać. Znaczy na ten moment to jest jeszcze spoko, bo zapewnia im rozrywkę, tak? Będą bardzo podekscytowane i bardzo polubią tą nianię, ale zobaczymy co zrobi dalej. Jak będzie moment, gdy zacznie rysować pentagramy, to jest moment, w którym reagujemy już. Chyba tak. Dobrze, że mama nas widzi. Jak to was widzi? Nie widzi was mama, nie ma. Ona powiedziała, słuchaj. Ale to są kamery. Jakie kamery? No to są. Nie, jakie kamery? Nie ma żadnych kamer. Są. Jak wiesz, Milena mi powiedziała, że my tu jesteśmy. No. Na dole czy gdzie są te kamery? Wszędzie są te kamery. Najgorsze są trzy w łazience. Wszystkie skierowane na sedes. Nie. Kpina jakaś, jak ja ich dorwę. Gdzie są te kamery? Nie, no jakaś, wiesz, psychicznie chora, jakaś, wiesz... Zostawia dzieci? Ty, gdzie ona? No, niech zwiewa, będzie jeden problem mniej. Tak się chcą bawić? Co się dzieje? Tak chcą się bawić, podglądają mnie, to ja teraz zamorduję te dzieci. Kamery będą mi instalować dziady jedne. Wydasz się! Ja zgłupiała? Tak! Wy się zgłupieli, po ale towarzystwo, kamery sobie urządzacie jak... Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Już, wydasz się! Do widzenia! Wydasz się! Ja im tego nie odpuszczę, po paprańcy jedne, spotkamy się w sądzie. Co za p... babsztyl, przecież Beata prawie zawału dostała. Najchętniej to ją udusił od razu. W sumie, w tej sytuacji może trochę przesadziła ze swoją reakcją, za bardzo się zdenerwowała. Ale miała trochę ale racji. Trochę racji miała, no też bym się trochę zdenerwował, jakby się okazało, że w domu jest zainstalowane 30 kamer, które obserwują każdy mój krok. Tak, zwłaszcza, że nie była o tym świadoma, bo szczerze mówiąc myślę, że może nie w jej przypadku, ale gdyby uprzedzili o kamerach w domu, no to... W sumie też taki fajny sposób powiedzieć niani, że ej, słuchaj, w tym domu są jak coś kamery, dobra? Tak, spoko, okej, to papa, cześć, i tam sobie pójść, no nie? I ona będzie się dobrze zachowywała, dobrze się zajmowała dzieckiem i tak dalej, po prostu będzie idealną nianią, jak tytułowa idealna niania, bo będzie myślała, że ją obserwujemy, a plot twist będzie taki, że żadnych kamer nie ma. Ej, a ty myślisz, że w twojej obecnej pracy też cię podglądają przez kamery? Nie, ale myślałam tak na początku, się zastanawiałam, czy może mają jakąś kamerę taką od bezpieczeństwa, ale stwierdziłam, że nawet jak jest, to i tak nie ma się u mnie do czego tak przyczepić w sumie. Więc... Tak czy siak, kamera czy nie, i tak bym te dzieci biła. Być może aż tak negatywnych emocji nie wzbudzi w Wojtku kolejny kandydat na nianie dla dziewczynek, czyli 27-letni Piotr. Niedawno skończyłem studia. Chciałem zostać nauczycielem. Niestety nie udało mi się znaleźć pracy w tym zawodzie. Dlatego postanowiłem zostać nianią. Kłamie. Czemu? Bo jest bardzo dużo wolnych miejsc pracy w zawodzie nauczyciela. Ale to nie jest prawdziwe życie, Julka. To program jest tylko... Panie Piotrze, niech pan nam powie parę słów o sobie. Studiowałem historię. Po skończeniu studiów pojechałem na taki roczny wypad. Do Grecji, do Rzymu, do Włoch. Fascynowałem się historią starożytną, dlatego ten kierunek. Po powrocie chciałem zostać nauczycielem historii, no jednak w tym roku już nie udało mi się tego osiągnąć.
A skąd taki pomysł w ogóle, żeby zostać nianią? Już w trakcie studiów zajmowałem się opieką nad dziećmi, jeździłem na obozy. I nie było problemów z opieką, z pomocą w ubieraniu? No wie pani, z 20 wychowanków 3 zginęło albo zaginęło. Według mnie to dość dobry wynik. Albo po prostu jak zmieniał pieluchy, to dawał im pieluchę, chusteczki i tak masz. Zajmij się sobą. Poradzisz sobie. Nie, okazało się, że żadnych problemów nie było. Wręcz przeciwnie, znalazłem z nimi wspólny język i... Wspólny nie język. Mów tego, Ogu tak. Gaga! A, dobra. Nieważne. No, możesz mi nie przerywać, gdy mówię, no... Zepsułaś wszystko. Jeszcze raz. Wspólny język, gadał z nimi. Ogu Gaga! I najgorsze, rozumieli go. Jak by pan zorganizował czas z dzieciom, żeby i tą 7-latkę zachęcić do zabawy, i tą 3-latkę zachęcić do zabawy? Najróżniejsze. Puzzle, gry planszowe, malowanki, klocki, samochodziki. Starsza natomiast gra na perkusji. To super. Ja też gram na perkusji. Ale to miał pan jakiś zespół? Tak, na studiach. Graliśmy z chłopakami, głównie po piwnicach. I nie tylko po piwnicach, także po piwku. Właśnie miałam powiedzieć, że myślałam, że powie tylko po piwie. Wielkie umysły myślą podobnie. Ale później zagraliśmy nawet kilka koncertów dla znajomych. Czy ma pan jakieś nałogi? Nie, nie palę. Piję umiarkowanie. Powiedział, piję umiarkowanie. Julka, w tym kraju kto nie pije? Kto nie pije w tym kraju? Jak tak można żyć bez picia? No, my pod stołem mamy flaszkę. Wow, chwila, nie możesz tak mówić, bo nie dostanę mojej serii na Disney Plus. Więc nie mów takich rzeczy, ja tutaj negocjuję kontrakt wielki. Czas przekonać się, jak Piotr poradzi sobie podczas dnia próbnego z dziewczynkami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu są dziewczynki. Milenka. Cześć, Piotrek jestem. Milena. Cześć. Dziewczynki są nakarmione. Jakby zgłodniały, to wszystko jest w lodówce, proszę podgrzać. Mhm. My wychodzimy, za 3-4 godziny wrócimy. Bawcie się dobrze. Okay, dziękujemy. To damy sobie radę. Okej, okay, to cześć dziewczyny. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Bawcie się dobrze. Do zobaczenia. Pa, pa. Do zobaczenia. Inwestycja, jaką był zakup ukrytych kamer, już dwukrotnie okazała się bardzo trafiona. Dlatego rodzice Amelki i Malwinki i tym razem skorzystają z domowego monitoringu. Co ja tutaj mam? Kolorki. No, prezenty dla was. Plakaty im dał. Chłop swój własny merchandise sprzedaje właśnie. Plakaty swojego zespołu. Księżniczka ma różową twarz? Ale wiesz, rozmawia z nimi, wiesz, pyta się, jakaś taka, wiesz, jest nie tak, że one same sobie. Dziewczynki, nie jesteście głodne? Ale... Ja jestem. Tak? Więc... Co byś chciała? Może banana byś chciała? Owoc jakiś? O, super. A ty... A ja lubię czekoladki. Czekoladkę. Super. No tak, Amelka to tylko czekoladki. Dobra, super, banany. Nie no, na razie naprawdę jestem zaskoczona, wiesz. On im pokroił banany i dał dosłownie. No jak na razie to jestem zaskoczona, to jest idealna niania dosłownie. Wiedziałam! Zaczyna się! Wiedziałam, że przyjdzie koledzy i będą chlać piwsko. Może koncert zrobią dziewczynkom, nie wiesz tego. Boże, bo co, bo metalowiec to zły od razu, serio? Jeju, jak te stereotypy poszerzasz, Juleczka, naprawdę tragedia. Dlaczego powiedziałeś metalowiec? Nikt nie było żadnej mowy o metalu. Uważasz, że są metalowcami, bo mają długie włosy? Tu się, wygrałaś tym razem. O, dziewczynka wszystkim. Chyba mamy gościa. Trzyma, siema. Kto to jest? Przepraszam. Dziewczyny, poznajcie, mój kumpel Michał. Zobacz, Milenka już się odsuwa. 2 godziny non-stop, headbanging, pralka z głowy, to jest... Headbanging, pralka z głowy! Spoko, skręcaj, nie ma sprawy. Mała na perce zasuwa. Jaki Zaczek zmienił już w ogóle ten... Zmieniliśmy od razu. Język na perce. Co to jest? A co ty, nie pamiętam? O, cześć, młoda coś pyta. Słuchaj, no to jest taki sprzęt do nabijania papierosów. Chcesz buszka młoda? Śmieszne papieroski. Śmieszne? Słuchaj, Milenka, no nie możesz, jak chcesz zostać metalową, grać na perkusji, nie możesz w takich różowych ciuchach siedzieć. Słuchaj, Milenka, może się, pomalujemy. One się już zaczynają ich bać. O, super. No, co to jest? Dawaj, Milenka, zakładaj. Co wy robicie, chłopaki? Już diable rodzi są, jeszcze teraz czachy na ścianach i będzie bajer. Kurde, plakaty zespołów, jakieś inne kolory, takie księżniczki. Bez jaj. Co się stało z drugą dziewczynką? Tam jeszcze druga dziewczynka była. Gdzie ona jest? Jezus, masz rację. Zostawili ją po prostu. Musi być super metalową. O. Ja nie chcę, żeby ona była metalową. Co tam, Amelka?
To jest szminka. Da. Tak, wypnij usta. O, super. Tak. Usta. Dobra, super wyglądasz. Piątka. Tak. No, chodź. Moi gidzik. Ona pozwoliła sobie to zrobić, bo się boi. Zobacz, nas nie ma. Przyszli jacyś obcy kolesie, malują ją. On na pewno umie grać. No w sumie bo... mówił, że w piwnicach tylko grali, to już wiem czemu. To jest taka undergroundowa, niszowa muzyka. Ty tego nie rozumiesz, że swoimi plebejskimi bębenkami nie zrozumiesz. Nie, no co oni robią? Zobacz. Zaraz mi wazon. Teraz pójdzie do lodówki, weźmie mleko, otworzy i po prostu tak wyleje. Dziećmi miał się zajmować. Co tu się to dzieje? Co to jest? Co tu się dzieje? Oszaleć można! Skąd przyszła? Co, nie widać? Pierwszy raz się cieszy, że ją widzę, wiesz? Who the fuck is that? Zaraz tak panie powoli, ty nie dyskutuj ze mną, pytam się kim wy jesteście. Proszę pani się trochę... Dziewczynki, nic pan nie jest? Pięć, nie obchodzi mnie pani, słuchaj. Żegnam. Ej, ale gdzie on? Obsmaruje nas wszystkich na całym osiedlu. A sąsiadka. Wracamy, natychmiast wracamy, bo to jest przegięcie. Kiedy wracają ci starzy dziewczynek? O, co tu się dzieje? Ale mieli państwo być za parę godzin. Kim to jest ten człowiek? Co to jest w ogóle? Noero! Noero! Noero, witam w mojej kuchni! Ja? Może pan wstanie, jak ja rozmawiam z panem? Skoro tak pani strasznie prosi, może nawet łaskawie wstanę. A co tu robiła sąsiadka? Jaka sąsiadka? Sąsiadka, przecież była u was sąsiadka. Mamy tu wszystko nagrane, bo mamy kamery w domu. Nie, no chyba państwo przesadzacie. No tak, proszę, proszę, możemy proszę, sobie patrzcie. Pooglądać. Co tu się to dzieje? Kurczę, ale on powinien reklamować jakiś szampon i odżywkę do włosów. Z tak, majestatycznie w ogóle z tymi włosami. Pięknie, po prostu jak się błyszczą, jak jest zdrowe. Teraz dopiero w kamerze zauważyłem, że ty masz krótkie włosy, mocny jakiś taki kolorowy makijaż, tatuaże wszędzie, jakaś kolorowa koszula, kolczyki. Ty jesteś chodzącym red flagiem. O mój Boże! Kochani, szukam nowej opiekunki, jak coś, szukam tej idealnej niani dla siebie. Są oni nerwowi, w ogóle z kim ty pracujesz? Weź się zamknij, robotę przez ciebie straciłem. Dupę nie robotę przeze mnie straciłem. Daj spokój, chodź. Srało cię. Niestety nie udało nam się znaleźć niani. Ja dalej będę pracowała na pół etatu i zajmowała się dziewczynkami. Może do poszukiwań niani wrócimy za jakiś czas. Na razie zostanie tak, jak jest. Kocham to absolutnie, że docenię 99% wszystkich odcinków Idealnej Niani kończy się na takim smutnym wniosku, gdzie kobieta stwierdza, no, może jednak poświęcę swoją karierę, żeby zajmować się tymi dziećmi. The fuck? The fuck? No dobrze, Juleczko, jak się czujesz po pierwszym odcinku kiedykolwiek nagranym na naszym kanale? Na moim kanale. Moim. Moje. Powiem ci szczerze, z Krzysztofem Jankiem było fajniej. Jednak facet to zabawy. Ja mówiłam dużo żartów, po prostu on nie kazał wycinać wszystkie. Ja jestem naprawdę śmieszna. Bo wszystkie były obraźliwe dla jakichś grup etnicznych. Troszkę tak, ale to taki mały szczegół. A tak poza tym to połowa żartów, których on używa, jest tak naprawdę moja i mam do nich prawa autorskie. A to jest akurat prawda, tylko nie dowiecie się, która połowa. Kochani, to śmieszna. Dziękujemy wam serdecznie na dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Dziękuję Paweł, ja. Dziękuję Bułeczka i dziękuję Juleczka. Tak. Oczywiście jak zawsze koniec prosimy was o łapkę w górę i subskrypcję, bo jest to strasznie ważne. No i napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze Julkę kiedyś na moim kanale. No, proszę nie. Ja będę czytać komentarze, więc bo jestem ciekawa, jaka reakcja będzie wasza. Dobrze, dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem. Demo. Jezu, co ty zrobiłaś, Boże? Buła.
Bułka, ej!